Siemano ludzie, z tej strony Krater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do naszego ulubionego Rimworlda, no i w tym odcinku postaram się troszeczkę przyspieszyć z tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Ogólnie musimy tutaj zacząć kopać żelazo, ponieważ jest już 8 dzień lata. Za niedługo po prostu zacznie robić się zimno. No, w sensie za miesiąc w grze. Po prostu, że najwyraźniej walnęła burza w naszego krzaka, no i teraz będzie się palić. Mam nadzieję, że... Okej, właśnie ugasło, więc jest spoko, nie musimy tego ratować. Vlad, ty teraz widzę ciśniesz po właśnie żelazo naszej ulubionej kopalni, więc pozwolę ci to robić. Potrzebujemy dosyć dużo w sumie teraz materiałów do budowy właśnie... naszej elektroniki, ale teraz widzę, że mamy pewien problem. Nie mamy prądu. W sensie, źle powiedziałem, nie mamy baterii, żeby ten prąd trzymać gdzieś, więc to jest dosyć ciekawe. Poza tym mamy zwykły przewód elektryczny i mamy przewód elektryczny, który jest wodoodporny. Tutaj się pali coś, przecież to zaraz ugaśnie. Więc... chyba... musimy zacząć jakieś badania robić, sprawdźmy to. Badania, musimy wejść tutaj i znaleźć najwyraźniej... baterie, tutaj są. 400 punktów badań. Z jego skillem to troszeczkę może potrwać, więc ja bym proponował tutaj może, żeby jednak faktycznie zacząć już kombinować co z tym. Więc stół do badań postawimy w tym miejscu. No i za chwilę, jak uzna, że to jest stosowny moment, żeby zacząć to robić, rzuci się do tego i zrobi nam to najwyraźniej. Potrzebujemy metalu do tego i troszeczkę kłody, więc on już to robi. Potrzebujemy także wynieść to ścierwo może stąd. Vlad, co ty na to? Modlisz się. Okej, pozwolę ci to, ale musisz ścierwo wynieść stąd. Weź mi to wynieść. Tutaj zrobimy takie miejsce do trzymania zwłok, żeby grobu po prostu non stop nie robić i jakiegoś jebitnego cmentarza też tutaj nie stworzyć. Troszkę się mija z celem. Groby będziemy robić głównie dla naszych kolonistów. Poza tym... chciałbym, żebyś to też może nie zjadł, tylko poćwiartował. Żebyśmy dostali troszeczkę mięska z tego. No, 14 sztuk. Zawsze coś, co nie? No i Vlad idzie spać. Ale zanim pójdzie spać, chciałbym, żebyś wyczyścił ten pokój, żebyś nie miał minusowych punktów. Chce mi się jeszcze czyszczeniem tutaj, no i idź spać. Wiem, że ten pokój nie jest największy, jest przynajmniej zimny. Tyle dobrego. Humanistyczny... Dominium of Hawaii z handlarz piratów. Jest tak przetłumaczone, że ja pierdzielę. Dobra, po prostu handlarz do nas przychodzi. Nie mamy zbyt dużo na handel, ale może będą chcieli na przykład skóry trochę zabrać sobie, albo zioła na przykład. Tak, biorą za całe 3 kurde grosze. Jeśli chcielibyśmy to tak zmieniać. Serio? Czemu tak tanio to sprzedajecie, co to jest rozwalone? Aha, dobra, to dużo wyjaśnię. Mogę to trochę wcześniej schować pod jakiś dach czy coś. Oprócz tego coś dajecie mi? Ludzi chcą dać. Potrzebuję tego 1700 srebra. Tyle nie posiadamy, możemy im na przykład prezent jakiś dać. Aha, ale oni oczywiście skóry, ale nic takiego nie chcą. No dobra. Nie to nie, ja tam nie będę się czepiał. Więc ty tutaj ciśniesz dalej z ryżem. Bardzo dobra wiadomość. Chociaż widzę, że kurde, zepsuje się za 33 dni. To jest dosyć fatalna wiadomość. Musimy tutaj jak najszybciej jest to możliwe stworzyć właśnie elektryczność, żebyśmy mogli tutaj zmienić temperaturę leciutko. Jakie jest twoje budowanie? Cztery. Czyli musimy jeszcze parę rzeczy zbudować, żeby on mógł zrobić w końcu klimatyzator, ponieważ nie mamy wystarczającego dobrego levela, żeby on to mógł w ogóle zrobić. Więc ja bym proponował, żeby zbudować tutaj dwa prowizoryczne lodówki, jakby. Jak to się nazywa? Pasywne chłodzenie. No. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. No, ale to jest tylko też czasówka niestety, co 5 dni trzeba będzie to od nowa budować. Ale przynajmniej temperatura spadnie do 17 stopni. No i najwyraźniej teraz rośliny zepsują się za 34 dni. Czyli jest całkiem dobry wynik, bym powiedział, za pół roku. Plus to, że za pół roku się zima zrobi.
Możemy wtedy oczywiście otworzyć drzwi, zimno wpadnie do środka, no i rośliny, czy tam w tym momencie ryż, po prostu... O, patrzcie, leki nam zostawili, ale jaja. Super leki to jeszcze są, wow. Fajnie, nie wiedziałem, że coś takiego możemy robić, w sensie, że oni mogą robić. Też jakaś nowa rzecz w tej wersji, bardzo się cieszę. Ej, tak jak mówiłem, w zimę otworzymy drzwi, rośliny wtedy będą troszeczkę dłużej mogły przetrzymać czasowo. Ale oprócz tego w lat widzę, nawet w nocy ciśnie ze wszystkim, bo wyraźnie odpoczynek ma całkiem wysoko. No i znowu ciśnie do kopalni. Najwyraźniej nie mamy już racji żywnościowych, więc będziemy musieli pomyśleć o tym pod koniec dnia. Ale ja też bym proponował tutaj, co już chyba raczej się nie uda, by Vlad przyszedł i zrobił nam tutaj jakieś może racje żywnościowe, korzenie lecznicze. Chociaż on potrzebuje 8 punktów do tego, czego oczywiście teraz nie mamy. Dobra, weź pozbieraj to, zasadź nowe rośliny. Jak tutaj nasza kukurydza, 30%. Nie jest najgorzej. Vlad, o, kurde, uciekł za daleko. Dobra, niech już będzie. Idź tutaj, przekop jeszcze to żelazo, które tutaj mamy. Moglibyśmy także wykopać ten cały kawałek. Tu jest mega złoże tego. A to co, nosorożec? Wow, ciekawe ile to mięsa ma. 270, no to jest fest, bym powiedział. A co z tym mięsem? Psuje się za mniej niż dzień. Czy to było opłacalne, żeby to robić? Okej, więc zanim ty jeszcze uciekniesz mi stąd, ja bym proponował, żebyś te rośliny może wszystkie wyniósł do lodówki, żeby one się nie psuły tutaj tak na powietrzu. Jest 37 stopni. Wow. To fest gorąco. Jest głodny, cholera, to musimy zrobić tutaj na szybko jakieś jedzenie. A myślę, że 5 racji powinno być ok. Halo, ziomek. Aha, no tak, my musimy tutaj jeszcze powiedzieć, może by zrobił 5, zapomniałem o tym. No i dobra, ciści z tym. Niewielkie ryzyko załamania. Ja wiem, że ty jesteś głodny i chcesz iść spać, jest godzina 22. Za chwilę pójdziesz, jest jeszcze deszcz na zewnątrz. Przynajmniej temperatura by logicznie trochę spadła, ale chyba nie w tej grze. Dobra, zjedz sobie i idź spać. Pozwalam ci. Gdy jest deszcz, poziom HP różnych roślin i tak dalej po prostu będzie spadać znacznie, znacznie szybciej. Więc musimy to ogarnąć, jak on tylko wstanie. Jedzenie bez stołu, okropna sypialnia i brzydkie otoczenie. Najwyraźniej jakieś AI próbuje nam pomóc. Sztuczna inteligencja. Okidoki, ale to jest tak za daleko, więc teraz nie będziemy nawet z tym kombinować. Zajmij się transportem tego wszystkiego. Ja nie chcę, żeby te rośliny się zepsuły w momencie, kiedy ty je wyciągnąłeś z ziemi. Czy tam jak się ryż uprawia, nie mam pojęcia. Ale jak z metalem stoimy? Ile my tutaj mamy? 300? O Boże, 500 sztuk. To jest całkiem fajna ilość, więc możemy mu powiedzieć, żeby zaczął badania bateriami. I jak to zrobi, możemy zacząć powoli tworzyć jakąś elektryczność. Okej, zjadłeś sobie i idzie zbierać ryż dalej. Ile my tego ryżu mamy w tym momencie? 1100 sztuk, więc mamy około 60 dni, żeby przeżyć, czyli mamy już cały rok. Więc tylko to zrobisz i nie będziemy więcej sadzić. Więc posadź te ostatnie, wsadzimy je do lodówki. Później jeszcze oczywiście może kukurydzę nam się uda uprawić. Jak tak, to będę się cieszył. Więcej już nie sadź tutaj. A ten nosorożec, mam nadzieję, że on nie rzuci się na nas. Na szczęście nie. Okej, Vlad, ty już przestań to robić, ja bym proponował, żebyś ty poszedł coś nam badać. Chociaż u ciebie to zajmie tysiące lat, jak nie dłużej. Bo naprawdę jest sierż w badaniach. Sprawdźmy jego prędkość. O Boże.
Dobra, to nie, jednak wstrzymamy się z tym. Idź kopać, faktycznie to będzie lepsze. Czy ty jesteś aż tak śpiący z jakiegoś powodu? Soaking wet, czy on był przez chwilę mokry? Czy jak jest na dworze? Wow, nowy mechanika znowu. Wspaniale. I najwyraźniej zabrakło nam drewna, czy tam po prostu paliwa, żeby temperaturę zmniejszyć w pokoju. Na szczęście jest dosyć zimno. W pomieszczeniu jest 21 stopni, to powinno mu wystarczyć. Nie jest ani zimno, ani ciepło. Jest tak średnio, więc jest dosyć fajnie. Ile mamy jedzenia? 2 sztuki. Jest godzina 3. Co ty w ogóle robisz tam? O takiej godziny. Powinieneś iść spać. Jesteś w pełni wypoczęty. No dobra, niech ci będzie. O cholera, tu jest wilk. Uy, tak niebezpiecznie blisko jest. Mam nadzieję, że tam na alpaki się rzuci, a nie na mojego człowieka. To było dosyć złe. O nie, o nie. Grupa piratów z Niedola Organizacja przybyli niedaleko. Atakują cię natychmiast. Okej. 0-0. No to będzie wyrównana walka, ci powiem. Odrażająco brzydki, okej. Lubiący używki i quick sleeper. O, to też jest dosyć ciekawe. Czyli śpi szybko, 50% szybciej. Wow. Okej. I jest najwyraźniej za ciepło. Jest 29 stopni. Dziwne. Ma ostrze z metalu bardzo, znaczy ma złe ostrze z metalu. Niech będzie. Pada deszcz, więc ja bym proponował, żebyś ty sobie wybrał maczugę, bo i tak nie będziesz potrafił nic trafić, niestety, z tego łuku. Masz bardzo słabego skilla w strzelaniu. Aż 2. Zresztą w biciu się też nie masz najlepszego. Ale przynajmniej miejmy nadzieję, że będziesz coś trafiał. Czas walki wręcz. Rzuć się. Zobaczymy, co się stanie. Je, pięknie trafienie. Pięknie. Pięknie. Wow, o nie, dźgnęła nas. Powal ją tak, żeby się mnie zabił może. Pięknie, okej. I teraz szybko weź, ugasz ten pożar. Pożar, jakkolwiek to brzmi. I weź to, ustaw dla więźniów i uwięź ją. Jest odrażająco brzydka, no. Trudno. Przynajmniej ma jakiegoś skilla w czymś. Będzie mogła jakieś pierdoły nam robić. Okej, ma same złamania i śniaki, to by nic nie będzie, a ona krwawi, więc ja bym proponował, żebyś ją uleczył faktycznie tymi ziołami leczniczymi. Nie chcemy, żeby dostała infekcji. I chcę też, żebyś gadał z nią, żeby doszła do naszej kolonii. Rozmowa i rekrutacja. O! Trudność rekrutacji 23%, to jest fajne. Ale możemy gadać z nią, żeby poziom trudności rekrutacji spadł. To jest fajne. Możemy pierw... Chociaż nie ma sensu tak naprawdę. Więc damy tutaj rozmowa i rekrutacja. Zobaczymy, jak to działa w tym momencie. To byłoby bardzo fajne, gdyby faktycznie tak działało, że wiecie, poziom trudności rekrutacji po prostu spadnie. Bo jak w poprzednich wersjach było typu 99 trudności rekrutacji, no to było niemożliwe, żeby gościa przekonać. Nawet gdyby mieliśmy 20 skill w społecznym. Więc no, fajnie, bym powiedział. Jest też teraz taki problem, że on nie ma miejsca do spania. Więc damy mu chyba po prostu tutaj. Weź, obudź się, idź spać w tamtym pomieszczeniu. Tak, to jest mokry, to jest ciekawe. Soaking wet. Czy to daje mu jakieś negatywne staty czy coś, oprócz oczywiście nastroju? Nie wydaje mi się. Karmi Pinky. Okej, prostym daniem, ale teraz on nie ma żadnego jedzenia, więc ja bym ci proponował, żebyś tutaj kolejne, nawet bym proponował 10 zrobić, z powodu tego, że jest już 2 kolonistów, powiedzmy w pewnym sensie kolonistów,
Więc niech zrobi te proste dania. Powinno być nie najgorzej. Ten ryż chyba jeszcze jest prawie zepsuty, chociaż nie, połowa tam HP było. Ile tego mamy? 1100. Nie jest najgorzej, plus to, że czekamy jeszcze na tą farmę. No oczywiście tą. Jest 13 dzień lata, więc chyba raczej kukurydza się nie uda niestety. Okej, okay, Vlad jest w pełni wyleczony. Może być. Ta typa jeszcze leży. Najwyraźniej prawy duży palec ma rozbity. No życie. Teraz Vlad tutaj biega i o, zbiera ryż. Wspaniale. Jak tam z żelazem? Mamy naprawdę duże złoże ciągle. Więc nie musimy się o to martwić. A także mamy troszeczkę komponentów w tym miejscu. Więc jak w końcu zbadamy coś, w ogóle jakiego tu masz skilla w badaniu, to jestem ciekaw. Zero, no tak. Nasi ludzie są po prostu głupi i nic więcej, bo mają zero intelektualnie. Ledwo o tym słyszał. Aha, ciekawe. W ogóle, czy tobie możemy dać, że jesteś strażnikiem? Co to jest basic w ogóle? Aha, to jest włączanie i wyłączanie baterii i przycisków. Ok, zajmij się rozmawianiem, zobaczymy, czy to cokolwiek da. Jaki ty masz społecznie? Społecznie ma 5, czyli nie jest najgorzej. Resistance spadł z 5 na 4,6. Ok, nie jest najgorzej. A spróbujmy to włączyć, zobaczymy, co się stanie. Ma 4,6 i zobaczymy jutro, jak pogadamy z nią, co się stanie. Jest bardzo głodny nasz typ. Dlaczego ty pójdziesz do kuchni i sobie zjesz coś? Gości mamy. Ale fajnie. Ok, teraz gada z nią. I uwaga. Z 4,6 na 4,1. Jest w złym nastroju najwyraźniej. No, faktycznie. Możemy ci tu jakoś pochodnie na przykład postawić, wtedy będziesz miała więcej światła. Także możemy ci właśnie jedzenie dać. Nastrój ci powinien troszeczkę skoczyć. Rozpadające się ubrania. Chcesz, to możemy ci ubrania ściągnąć, chociaż jesteś obrzydliwie brzydka, więc nie wiem, czy tego chcemy robić. Ohydna cela więzienna. No nie, tylko nie to. Co ci goście robią? Czy możecie sobie stąd iść na przykład? No dalej z nim gada, fajnie. Podoba mi się to. I najwyraźniej poszedł tutaj kopać. Fajnie, może być. Żelazo, czy my jeszcze żelazo do czegoś potrzebujemy, czy tam po prostu metal? Do czegoś innego niż zasilanie. Moglibyśmy w sobie zrobić, kurde, ten generator na drzewo po prostu. W sensie po prostu drewnem. I najwyraźniej ktoś do nas doszedł. Wieśniak, nazwany Wiking, aha. Z wieśniakiem, czyli może uprawę dobrą będzie miał. No, 4, nie jest najgorzej. Niezdolny do głupia praca. I opiekuńcze, i gotowanie. Czyli prosta praca, nie może transportować, co nie? Niech zgadnę. Nigdy nie zrobi transport, bo jest głupie. Nie będę tego robił. Kurwa, nienawidzę tego. Czemu w ogóle to jest dodane do gry? Tego nie rozumiem. No dobra, to czego cię możemy użyć? Viking boss najwyraźniej. Masz dobre strzelanie chociaż? Albo coś? Myśliwy masz na 2. Wow. A czy jesteś intelektualny? 4. Okej, to idziesz badać od razu. Po to byśmy cię potrzebowali. Zbiera ryż, nie musisz zbierać ryż. I wow, pistolet ma nawet. Fajnie. Czy goście co zostawili po sobie? Chyba nie. Okej, to Wikiek tutaj będzie cisnął nam z badaniami, chociaż i tak to będzie trwało, no ale lepsze to niż to, co nam Vlad pokazał. Czyli już mamy 3 osoby do wykarmienia. Czyli w tym momencie potrzebujemy jakieś 360 racji żywnościowych na rok. Czyli na 60 dni. Jeśli dobrze liczę, bo każdy potrzebuje zjeść 2 dziennie, czyli wychodzi 120, no i razy 3 to jest 360 racji żywnościowej. Potrzebujemy 3,5 tysiąca jedzenia, którego nie mamy. No i będzie problem z tym. Moglibyśmy tutaj w sumie jeszcze zasadzić jeden raz wszystko. Najwyraźniej typ tutaj ciśnie nawet w nocy.
No i położył się w lodówce, wspaniale. Na ile nasz ryż starczy? 35 dni, 28. No różnie, okej, okay, postawimy tutaj generator na drewno. Moglibyśmy także, powiększyli, jak wyglądają te turbiny wiatrowe. Okej, okay. I myślę, że pociągniemy taki mały przewód w tam stronę. I weźmiemy teraz, w sumie nie, potrzebujemy poczekać chwilę, aż tutaj ładnie się wszystko zrobi, w sensie aż Vlad wbije skilla w budowaniu. Okej, okay, Viking, dlaczego ty masz mały nastrój? Odpręża się społecznie, to możesz zrobić, wtedy ci nastrój pójdzie w górę. Awanturnik ma broń palną. No, przyszedłeś z nią, halo. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Vlad sobie ekwipuje ten pistolero. A ty ekwipujesz sobie maczugę. Nastrój poszedł troszeczkę w górę, jest w depresji. Okej, okay. Świetnie. No dobra, generator mamy już najwyraźniej zbudowany. Fajnie, podoba mi się to. Viking idzie na spacer. Nie jest najgorzej. Vlad tutaj gada też z Pinky. I chyba się nic nie stało. Resistance 2,9. Okej, okay. Nie jest najgorzej. Musimy także pomyśleć powoli o budowie jakichś domów, czy coś w tym stylu, bo to by było bardzo, bardzo przyjemne dla naszych ludzi. Więc konstruujemy im tutaj taki dom, ale faktycznie to będzie wyglądał jak dom. Będzie taki w miarę duży. Zrobimy tutaj taki korytarz. Coś takiego. Postawimy tutaj takie dwie dziury. Wspaniale. Tutaj postawimy tak o myślę. Takie coś. Pięknie to wygląda. I tutaj drzwi postawimy. W tym momencie moglibyśmy tutaj już powoli myśleć, co tutaj będzie. Na przykład w tym miejscu ja bym proponował, żeby było łóżko. Albo nie, łóżko postawimy w tym miejscu. Łóżko postawimy w pokoju obok, dlatego że tutaj chciałbym zrobić jakąś jadalnię albo coś w tym stylu. Więc tutaj będzie wyro. Tutaj postawimy komodę w tą stronę. I jakieś kwiatki najchętniej. Tutaj, proszę, pięknie. Teraz chciałbym zrobić tutaj jakieś takie pomieszczenie do siedzenia i tak dalej. Mam najwyraźniej stół 2x4, już on jest trochę zbyt duży. Stół 1x2 ja bym proponował postawić może... A postawmy tutaj. I krzesło zrobimy tak oku i tutaj się postawi doniczkę. Pięknie. Doniczkę także proponowałbym walnąć tutaj. Teraz się zastanawiam, bo musielibyśmy gdzieś wsadzić jeszcze lampy, żeby oczywiście było w miarę jasno w tych pomieszczeniach. A niestety nie mamy czegoś takiego jak lampy w ścianach, bo nie mam żadnych modów oczywiście. Więc to trochę dost się. Ale ja bym proponował, żeby zrobić coś takiego. Trzy fotele w tym miejscu. Dwie doniczki tutaj. Lampę w tym miejscu. No i w sumie tyle by było, bo dużo do wyboru nie mamy. Możemy tutaj jakiś regał postawić tu i tu. Będzie symulować szafki. Coś w tym stylu. No i mamy pierwszy pokój. Najwyraźniej dla jednej osoby, która będzie dużo gości przyjmować. Fajnie. Zrobimy każdy z domów inny. Unique. Każdy będzie taki jedyny w swoim rodzaju, tak to trzeba powiedzieć. Więc tak, co byśmy tutaj mogli zrobić? Ja bym proponował zrobić takie coś, podzielić to na dwie części. Albo w ogóle anulujmy to i zróbmy takie coś. I w tym momencie moglibyśmy tutaj postawić im jedną wyro, myślę, w tym miejscu. Postawimy stolik nocny w tym miejscu. Postawimy także doniczkę, myślę, tutaj. Może być. Jadalnie postawimy tak samo, jak jest w tamtym pomieszczeniu. Czy takie coś, bez doniczki najwyraźniej, bo się nie zmieści. I jeszcze bym proponował, żeby tutaj zbudować jakieś takie pomieszczenie, żeby przyjmować gości, taki salon zwykły, po prostu, żeby się wyluzować. Moglibyśmy tutaj telewizor postawić, tak dalej, ale mamy może... Mamy także do wykorzystania takie rzeczy, jak na przykład poker. Stół do pokera moglibyśmy walnąć w tym miejscu. Chociaż mało miejsca się wydaje.
tym momencie na to, no ale trudno się mówi. Będą tak się bawić najwyraźniej. I postawimy jeszcze może jakieś fotele. Tak, o. Jeszcze jakąś doniczkę tutaj walniemy, świetnie. No i oczywiście regał ja bym postawił tutaj. Może być. I w przyszłości może jeszcze jakieś dywany będziemy kombinować. Czy coś takiego. Następny pokój, czy tam następny dom. Ten będzie troszkę bardziej ciasny. Zrobimy tylko... Zrobimy dwa pokoje, które po prostu połączymy. Takie coś. Może być. I w tym momencie zrobimy mu dosłownie tak samo jak reszta ma, czyli wyro na przykład w tym miejscu. Albo nie, w sumie, bo tam jest, w tym domu jest to samo, więc postawimy w innym miejscu, żeby każdy był jakoś inaczej. I komodę ci postawimy tutaj. Będziesz miał swoją szatnię, czy coś takiego, garderobę. Niech ci będzie. Stołówkę też ci walniemy, stołówkę, Boże, to źle zabrzmiało. Jadalnię ci postawimy w tym miejscu. I w tym pokoju możemy postawić jakieś takie właśnie rzeczy do siedzenia, jakieś sofy i tym podobne. Więc robimy ci fotel z tkaniny, tak o, dla trzech osób, które będą się patrzeć na siebie. I oczywiście doniczkę tutaj też. I tutaj też. Pięknie. No i więcej osób w tym momencie nie mamy w naszej kolonii, więc nie musimy budować więcej domów, przynajmniej na chwilę obecną. Postawimy ci drzwi tu, no i fajnie. Więc za chwilę Vlad powinien zacząć to budować. Najwyraźniej poszedł się modlić. Czemu nie? Duże ryzyko załamania. Vlad jest głodny, ale jest szczęśliwy. A to ciekawe. Aha, nie mamy jedzenia znowu. Jest bardzo, bardzo złe. Napełnimy to ustrojstwo i zbudujemy kolejne 10, zrobimy 12 racji żywnościowych. Z lat będziesz to robił. I załamanie nerwowe. Ale fajnie. Viking, czy ty potrafisz gotować? Chyba nie za bardzo. A ta babka zaczęła sobie łazić tutaj po pomieszczeniu i ona... Na niebie jest najedzona, ale nie za bardzo. Niestety Vlad tutaj będzie nam teraz umierał poprzez głodowanie. No trudno się mówi. No ale tak, zaczniemy budować te wszystkie domy najwyraźniej w następnym odcinku. Mamy tutaj generator. Musimy też Vladowi troszeczkę popracować nad budowaniem. Ponieważ ma on to na czwartym poziomie, a potrzebujemy przynajmniej na piątym, żeby zbudować klimatyzator, żebyśmy mogli wsadzić tutaj do naszej lodówki. Poza tym musimy się zastanowić, co z jedzeniem. I co tu się stało? Okej, mamy darmowe jedzenie, patrzcie na to. Aha. Ale Viking tego nie może oczywiście przetransportować, a to się zepsuje za jeden dzień, a to za jeden dzień. Okej, to mamy czas. Akurat Vlad się powinien ogarnąć. No i jakoś najwyraźniej nie mamy problemu z wilkiem. Szczękę złamał i chyba nie był w stanie jeść. Tak mi się wydaje. Albo się po prostu wykrwawił, nie mam pojęcia, co tu się stanęło, no ale wilki, koziorożec nie żyją. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo bym się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.